26 września w 17. niedzielę po Trójcy Świętej witam Was serdecznie. W pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale czytamy: Zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wspólnie chcemy się też zastanowić nad lekcją, jaką Paweł kierował do Rzymian, a także kieruje do nas dzisiaj. W dziesiątym rozdziału tego listu czytamy: Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem. I uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem pismo. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan Bóg, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma takiego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali powołani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę! Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie kogóż, któż uwierzył w zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Jaka jest Twoja wiara? Czy ty czytasz Słowo Boże, aby ta wiara rosła i rosła i budowała się i pomnażała? Czy czytasz Boże Słowo, i wydajesz dobre owoce? Czy twoje wargi także wydają dobre owoce? Czy czynisz dobro wokół ludzi? Z dziećmi na religii zawsze się śmiejemy, że nie chodzi o to, żeby najeść się pestek i żeby nam owoce zaczęły wyrastać z uszu i ust, ale o to, aby po prostu czynić dobro, okazywać miłość, radość, cierpliwość, co nie zawsze jest łatwe. I wszystko... Co dobre, aby mówić dobre słowa, aby daj zamienić w słowa dziękuję, również w stosunku do Pana Boga. Nasza wiara może zwyciężyć świat. Czy dostrzegasz to w swoim życiu? Jaka jest Twoja wiara? Zastanów się dzisiaj nad tym. I przede wszystkim doceń dzisiaj to, że masz możliwość słuchania różnych zwiastowań, że masz możliwość czytania Biblii, że masz możliwość po prostu rozmowy z Bogiem, a nie musisz się ukrywać i wstydzić. W ostatnim czasie dosyć sporo czytałam różnych historii ludzi z prześladowanego kościoła, z Open Doors. Wiecie, za każdym razem... Modląc się o nich, dziękuję Bogu, że mamy dostęp do Pisma Świętego. I oby nie było nigdy tak, że zostanie to zakazane, że nie będziemy mogli czytać, że nie będziemy mogli w spokojny sposób spotykać się w Kościele i razem chwalić Boga. Oby nigdy taki czas nie nadszedł w naszym kraju. Ale dziś pamiętajmy, że zwycięstwo, które może zwyciężyć świat, to nasza wiara. Dlatego nie zapominajmy dzisiaj prosić Pana Boga o tych wszystkich ludzi, którzy swoją wiarę muszą często stawiać na szali razem z życiem. Módlmy się o siły dla nich, o to, aby Bóg był z nimi i aby ich dalej prowadził. A z drugiej strony módlmy się o powołanie, módlmy się o to, żeby byli ludzie, którzy chcą zwiastować Boże Słowo których Pan Bóg powołuje i którzy pobudzają dzięki Bogu Bożemu prowadzeniu ludzkie serca módlmy się wszechmogący Panie dziękujemy ci za ten kolejny dzień dziękujemy ci za naszą wiarę którą ty pobudzasz poprzez słuchanie twego słowa dziękujemy ci za twojego Ducha Świętego który zmienia nas pod wpływem słuchania Panie Boże, prosimy Ciebie o Twoje błogosławieństwo i prowadzenie dla wszystkich powołanych. A także prosimy Ciebie o to, abyśmy dostrzegli, że każdy z nas jest powołany do dobrych uczynków na swoim poletku. Powołaj też, Panie, nowe swoje sługi. Amen. Błogosławionej niedzieli.